Znaczy, witam serdecznie. Głównym celem była na pewno gra, bo wypożyczenie wiąże się z tym, że zawodnik idzie do innego klubu, żeby podnosić swój poziom umiejętności, nie tylko sportowy, ale i także życiowy. Także no, zdecydowałem się na ten ruch, żeby pomóc i sobie, i drużynie, do której dołączam, czyli Śląskowi, w tym, aby zajął jak najlepsze miejsce na koniec sezonu. Czy no, wydaje mi się, że no, tych meczów na takim poziomie już wyższym z dużą dozą presji miałem, dlatego wydaje mi się, że główną też cechą, która może mi pomóc, jest to, że tą presję już mam, powiedzmy, w małym palcu, że tak to określę, że już z tą presją się stykałem i miałem z nią do czynienia. No a przede wszystkim, no, jeżeli chodzi o umiejętności indywidualne, to wydaje mi się, że spokój z piłką, gra na przedpolu, pomóc zespołowi poza również polem karnym, także tutaj bym upatrywał, no wiadomo, bronienie również, także tutaj bym upatrywał swoich zalet. No, czy z trenerem Magierą miałem przyjemność rozmawiać zanim przyjechałem do Wrocławia, także też widziałem determinację u trenera i chęć tego, abym był w drużynie. Główny kontakt miałem, wiadomo, z trenerem bramkarzy, bo to z nim najczęściej będę przebywał w klubie i najczęstszy kontakt będę miał, jeżeli chodzi o trenerów, także no, tutaj z trenerem Sigorskim się znamy już od dłuższego czasu, bo razem pracowaliśmy w Rakowie, on mnie wprowadzał też do pierwszego zespołu Rakowa, także no, cieszę się, że po tych prawie trzech latach przerwy będę mógł z nim dalej pracować i mam nadzieję, że będą tego pozytywne efekty. Znaczy, ja też wiem, jestem świadom tego, że przyszedłem do zespołu, w którym jest bardzo dwóch dobrych bramkarzy na wysokim poziomie. Także ja również uważam, że mogę z nimi konkurować i rywalizować jak równy z równym, a nawet być na wyższym poziomie. Także no, na pewno dla mnie i dla chłopaków to też siła dodana, bo i ja będę mógł podnosić swój poziom i oni, rywalizując razem, także no, jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Tak, moim celem jest gra od pierwszej do 34 kolejki i z taką myślą tutaj przychodzę. Wiadomo, różnie może się wydarzyć, natomiast ja zawsze będę, jeżeli będzie tylko szansa gry czy trening, to będę oddawał 100% swojej umiejętności i serducho, także mam nadzieję, że to będzie udany rok.